Cześć. Dzisiaj pooglądamy sobie album ABC Williama Kleina. Dobra, zaczynajmy. Na początek powiem wam kilka słów o Williamie Kleinie. A więc William Klein jest fotografem, który urodził się w 1928 roku w kwietniu w Stanach Zjednoczonych. W późniejszym czasie przeprowadził się do Paryża i tam mieszka aż do dziś. I w swojej karierze zajmował się fotografią uliczną, fotografią modową i filmem. Jest też fotografem, który znajduje się chyba na 25. miejscu w setce fotografów, którzy mieli największy wpływ na fotografię. I chyba to tyle z takiego jego życiorysu, co chciałem omówić, ale chciałem powiedzieć jeszcze taką ciekawostkę, że Klein kompletnie nie dbał o ostrość, o kompozycję, o ekspozycję. Jakby to były rzeczy, które gdzieś tam przypadkowo wpływały na to, jak wyglądają jego zdjęcia. Dlatego część jego zdjęć z ulicy jest niedoświetlona, część jest prześwietlona. I jakby to, co tworzy, ma dzięki temu taki unikatowy charakter, ponieważ bawi się tym i bardzo dużo eksperymentuje. Fotografuje głównie i lubuje się w obiektywach szerokokątnych i teleobiektywach, czyli chyba wszystkim tym, co nie ma takiej naturalnej perspektywy. Dobra, to możemy sobie zacząć oglądać. Mam troszeczkę zdjęć pozaznaczane. Postaram się jakoś to w miarę sprawnie, żeby poszło. I będziemy sobie przeglądać. Ok. Cały czas przypominam, że ja widzę to do góry nogami, więc też trochę ciężej mi się patrzy. Jeszcze światło mi się odbija, bo ten album jest na takim kredowym papierze. Dość śliskim. Dobra, zaczyna się od koloru. Nie wiem, czy to będzie widać na filmie. Ale tu jest masa takich fajnych zdjęć reportażowych właśnie gdzieś z różnych miejsc. To nie jest stykówka najprawdopodobniej, a może jest. Ale mniejsza z tym, jest bardzo dużo zdjęć i bardzo dużo na tych zdjęciach to są zbliżenia na twarze. Jest bardzo blisko, fotografuje szerokokątnym obiektywem bardzo często i jest bardzo blisko ludzi. Te twarze są tak mega, mega blisko i są często bardzo przez to zaburzone proporcje, że to jest szerokokątny obiektyw. I to jest coś, co niesamowicie mi się podoba w jego fotografii, że jest bardzo blisko ludzi i że nie boi się tych jakby przekłamań perspektywy i tego, jak te zdjęcia wyglądają. Nie wiem, czy to tutaj dobrze będzie widać, ale ten... Zobaczycie dalej, tam będą jeszcze takie zdjęcia. I jakby ten album jest podzielony na kraje, w których fotografował. I jest bardzo fajnie wizualnie zrobiony. W takim fajnym, nietypowym stylu. Dobra. Tutaj cały czas będzie widać te wszystkie rzeczy, o których wcześniej mówiłem, czyli to, że te zdjęcia są nieostre często, bardzo, tak bardzo nieostre. Jest dużo ziarna, są prześwietlone, są poruszone. No, to jest to, o czym mówiłem, że gdzieś tak naprawdę te najważniejsze twarze są tam z tyłu. Tutaj ostrość nie jest trafiona, a ta pani z przodu tutaj zajmuje prawie cały kadr. Tam z tyłu coś się dzieje. To jest coś, co ja zacząłem też zauważać u siebie, że od jakiegoś czasu wcześniej już stosowałem, że nawet jeżeli gdzieś na ślubach fotografuję, to często poszukuję kadrów gdzieś takich, że mam kogoś z przodu i w taki sposób sobie buduję. Nawet czasami jest tak, że ludzie się odsuwają. O, dobrze, dobrze, to ja zejdę z kadru. Ten. I ja mówię, nie, nie, ja korzystam tutaj z tego, że pani tutaj stoi, bądź pan i fotografuję w taki sposób. I jakby ten album mi trochę to uświadomił, że ja już od jakiegoś czasu poszukuję czegoś takiego, że buduję sobie plany z ludzi.
I tutaj kolejny świetny reportaż z ulicy. Też właśnie bardzo dużo jest takich. Widać, że jest bardzo dużo eksperymentowane, bardzo dużo pracuje nad tym, żeby. Właśnie nie pracuje. Ma taką lekkość, że po prostu pozwala sobie na te eksperymenty i na próbowanie jakichś tam nowych rzeczy, nie przejmując się techniką. Tak samo tutaj. Poruszone, gdzieś krzywe, w biegu, dynamiczne bardzo są te kadry. Tego nie mam zaznaczonego. No i tu już mamy następny kraj. Patrzcie, jak to jest piękne. Nie będę się tutaj wypowiadał o kompozycji zdjęcia, no bo skoro eksperymentuję i nie przejmuję się nią, więc nie... Nie były to zaplanowane kadry, przemyślane, nie była przemyślanie budowana ekspozycja. To było wszystko pod wpływem chwili i tego, w jaki sposób on patrzy na świat. Widać, że bardzo lubi wchodzić tak blisko w grupy ludzi i fotografować ich i nie przejmować się tym. Gdzieś tutaj jest ucięta twarz. Po prostu grupa ludzi sfotografowana. Świetnie kadr zbudowany. To wszystko tak bardzo naturalnie mu przychodzi. Tutaj zabiorę ten papierek. Tak samo tutaj. Dodatkowo te wszystkie zdjęcia opowiadają mam jakąś historię danego miejsca. Dobra, przejrzymy sobie kilka tak na spokojnie. Okej, okay, przechodzimy do Rzymu. Cały czas na ulicach ludzie fotografowani gdzieś w biegu. Gdzieś ten kadr jest budowany w taki sposób, że ktoś jest bardziej z przodu, wchodzi nam jakby w to, co się dzieje. Widać taki chaos ulicy. To jest piękne w jego zdjęciach. Jakby bardzo bliskie memu serduchu. Ludzi jakichś. Też mamy ludzi. Cały czas jest dynamika. O, dobra. I tu już mamy zdjęcia modowe. William Klein bardzo często właśnie eksperymentował w tej fotografii modowej i bawił się różną formą, jak tutaj jest na przykład wrzucona ta pani po prostu w tłum przechodniów. Albo dwie panie. Jakby zastosowana taka fotografia uliczna w fotografii modowej. Tutaj dalej mamy. Tam później dalej na końcu albumu te zdjęcia są opisane, które gdzie i w jakich sytuacjach zostało zrobione. Nie wszystkie czytałem, więc nie o wszystkich będę jakoś więcej opowiadał. Żadnego nie przeczytałem. Chyba, że któreś bardzo mnie interesowało, czy to jest faktycznie gdzieś zdjęcie z ulicy, czy to może być ta fotografia modowa. Tokio. Chyba Tokio było jednym z bardziej takich, które mi się podoba. Bardzo podoba mi się w Tokio to, jak już było światło uchwycone. Uchwycone. To jest niesamowite. Takie trochę lekko schizowe. Nawet nie lekko. Ale bardzo, bardzo przyjemne zdjęcie dla mnie. I cały czas widać ten szeroki kąt zastosowany w tej fotografii modowej, ulicznej. Chociaż tam, gdzie była ta pani, to chyba było tyle. I tutaj znowu mamy twarz ogromną na pierwszym planie i z tyłu coś się dzieje. To jest świetne.
Jak patrzę na to zdjęcie, to przypomina mi się, nie wiem, czy oglądaliście film Pawlikowskiego, Zimna wojna. Zimna wojna. Jakoś bardzo mi się przypomina, bardzo mi się kojarzy z tym filmem ten kadr. Staram się tak trochę przyspieszać, bo ostatnio się nie zmieściłem. Nie zmieniłem. Nie zmieściłem się w te 30 minut. No więc staram się trochę tak o niektórych zdjęciach mówić więcej, niektóre przyspieszać. Powiedzcie mi później, jak się wam ta forma podoba. A to zdjęcie jest super. To jest najprawdopodobniej jakiś zespół. Nie czytałem o tym zdjęciu. Jest poruszane. Widać, że zostało błyśnięte. Widać te nieostre fragmenty gdzieś tutaj na krawędziach postaci. Tło jest poruszone. Mega fajnie to wygląda. Tak samo tutaj było błyśnięte. Ktoś jest w pierwszym planie, on jest całkiem rozświetlany. Widać, że gdzieś tutaj pojawiła się lampa błyskowa w jego fotografii. Tego zdjęcia nie zaznaczałem, ale to jest właśnie też jakieś modowe najprawdopodobniej zdjęcie. Albo to tutaj. To też jest zdjęcie modowe i te twarze wszystkie wyglądają, jakby były domalowane i najprawdopodobniej były domalowywane. Tutaj ta sama modelka, tylko w jakimś miejscu, w którym były lustra. Też coś pięknego. Zastanawiam się, czy to jest jedno zdjęcie, czy jest coś tutaj kombinowane jeszcze. Bo niektóre twarze mam wrażenie, jakby były skierowane zupełnie inaczej. Czy to jest jedna modelka, czy więcej niż jedna modelka? Dobra, lecimy dalej. Kolejne gdzieś tam stylizowane sesje. Modowe. Okej, okay, mam trochę koloru. I też będą przewijać zdjęcia z planów filmowych. Tam dalej. Nie wiem, czy to już czasem się nie łapie w to. Bo William Klein nakręcił kilka filmów pełnometrażowych, reżyserował. Nakręcił też sporo podobno filmów dokumentalnych. I nakręcił około setki spotów reklamowych. Znaczy reżyserował. W ogóle niesamowite kolory są na tych zdjęciach. A plakaty. No, tu nawet mamy William Klein Film. Więc tutaj będą się przewijać zdjęcia z planu filmowego. Świetne są te pasy tutaj. Tutaj też historyjka jakaś stworzona. Właśnie to, co mi się podoba w Williamie Kleinie, że mojemu sercu też bardzo bliski jest obiektyw szerokokątny. Uwielbiam fotografować czymś, co jest takie dużo szersze, jak na przykład 24 mm. I myślę, że coraz częściej będę go używał też w fotografii ślubnej. Więc będę troszkę bardziej świadomie i nie wiem, co chcę powiedzieć. Nieważne. W każdym razie bliskie jest to, że fotografia szerokokątnym obiektywem. Ja także fotografować uwielbiam szerokokątnym obiektywem. Także lubię wstawiać sobie osoby na pierwszy plan. Też dość nieświadomie. Bo jakby dopiero uświadomił mi tak w 100% to ten album. Tu są klatki z filmów. Świetna kolorystyka, bardzo mi się podoba ta kolorystyka. To jest to czerwienie, a ten niebieski, biele są takie kremowe. Kremowe bym powiedział. Dużo keczupu poszło chyba przy produkcji tego filmu.
Dużo też grafik jest, bo William wywodzi się troszeczkę z malarstwa. Zaczynał swoją przygodę ucząc się malarstwa, robiąc też grafiki na ścianach, jakieś murale. Nie zgłębiałem tego jakoś bardziej. Widziałem tylko, że w jego biografii gdzieś to jest powpisywane. To najprawdopodobniej była wielokrotna ekspozycja. Albo jakieś kombinowanie w postprodukcji. Ciężko powiedzieć. Lecimy dalej. Znowu miejskie, tylko w kolorze. O właśnie. I to jest coś, co zainspirowało mnie ostatnio do sesji, którą robiłem. Tam zastosowałem takie linie prowadzące, namalowane. Siedziałem i każde zdjęcie dłubałem osobno, żeby te linie w miarę się pokrywały. Zainspirował mnie jakby do tego ten album i dużo wcześniej zainspirował mnie album Contact Sheets, w którym właśnie na stykówkach często zdjęcia są zaznaczane w taki sposób i stwierdziłem, że spróbuję sobie takiej zabawy, eksperymentu użyć w moim storytellingu i tak właśnie stworzyłem tą historię. Ona cała jest czarno-biała. Możecie sobie też znowu tutaj link zobaczyć pod spodem. Znowu go wam wstawię, jeżeli w poprzednim odcinku nie widzieliście. No i możecie sobie obczaić. Cała sesja jest czarno-biała, tylko kolorem jest ta linia, która prowadzi gdzieś tam przez te wszystkie kadry. Tak dla zabawy. Fajnie, fajnie mi się działo i fajnie mi się to tworzyło. No i tu dużo jest takich już graficznie przygotowanych zdjęć. Dobra, to byłoby wszystko. Widziałem, że pod poprzednim filmem pojawił się komentarz odnośnie tego, żeby wrzucić zadanka z The Photographer's Playbook. Jeszcze nic nie wybrałem. Przeglądnę sobie to na spokojnie. Będę chciał wybierać też takie na początek, które nie będą zbyt trudne i zbyt skomplikowane. I chciałbym to zrobić w taki sposób, że na początku miesiąca będzie jakieś zadanie i na końcu miesiąca nagram filmik z waszymi i ze swoimi podesłanymi zdjęciami z wykonania tego zadania. Będziecie mogli też wrzucić jakiś opis, który byście chcieli, żebym przedstawił do tego jakieś swoje przemyślenia. Ja będę miał swoje przemyślenia odnośnie tych zadań i sobie zrobimy taki odcinek z podsumowaniem. Jeżeli ktoś będzie miał ochotę, jeżeli ktoś by weźmie udział. Jeżeli nikt nie będzie brał udziału, to nie będzie tego odcinka na koniec miesiąca. Ale jeżeli chociaż jedna osoba mi podeśle, to bardzo chętnie coś takiego zrobię, tak czy inaczej. Dobra, myślę, że jakoś to ogarnąłem. Chociaż troszkę się z tym męczyłem, szczególnie z tą merytoryczną częścią na początku. Ale myślę, że będzie spoko. Także dzięki, że jesteście, że oglądacie, że motywujecie. I do następnego razu. Heju!